Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. No i dzisiaj właśnie kolejny odcinek drugi. Będziemy sobie pokonywali pierwszego bossa na arenie mistrzów. Czyli... Zaraz zobaczcie, jak on się nazywa. The Fearful Prisoner. Bardzo ciekawy. No to go bierzemy. Parametry można tu sobie sprawdzić wszystkie, jakie chcemy, ale myślę, że nas to zbytnio nie interesuje. Bezpośrednio po prostu zajmiemy się walką. Od razu go zaczniemy atakować. Z różnych czarów. I myślę, że szybko padnie. Oczywiście możemy zaszarżować na niego. Może muzyka jest troszeczkę za głośna, może nie. Pierwszy poziom już jest, czyli go atakujemy pierwszym poziomem i dobijamy pewnie powerkiem. Chociaż dla bezpieczeństwa. A i tak nie możemy, no to normalem. Misnęliśmy się. Kurczę, co to będzie, co to będzie. I powerek. I pokonaliśmy go. Oczywiście pozwolimy mu wstać. Ma szansę na poprawę. No i bardzo dobrze, zdobyliśmy kolejny level, troszeczkę kaski. Na pewno regeneracja i oczywiście korzystamy z błyskawic, to zwiększamy sobie błyskawice. No i jak widzicie, już mamy Chamber 2, czyli akt drugi tego całego naszego przechodzenia. I troszkę inna sceneria, jak widzicie, taka bardziej pustynna. Jednak zostali ci sami NPC, to nie ma problemu. No i możemy iść do walki, teraz jesteśmy mocniejsi. Więc z tymi sobie bez problemu powinniśmy poradzić. Wrogami, którzy zostali. Oczywiście najpierw drugi poziom. Później pierwszy. Też gotowe. No i teraz możemy sobie z nimi atakować. Toczyć walkę, oj 20 krytyk. A ja z powera go nie udało się. No i zregenerowały się czary, drugi poziom. Później pierwszy. A jak nie mamy wystarczająco. O, i się odbijamy ciągle. Jak widzicie, jest ciężko. Atakujemy go w ten sposób za 10 krytykiem. I dobijamy go pierwszym poziomem, jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę HP mu zostało. No teraz walki będą naprawdę inspirujące. A za 4 dostał. Oj, dostałem ja. Drugi poziom. No i prawie spalony. Teraz oczywiście Squeaka. No i po nim jest. No i wygraliśmy kolejne starcie. Aż się zsikał po prostu. Bo się bał naszej osoby. Kolejny już poziom 7. Tu nie będzie tak łatwo. I może być naprawdę to bardzo skomplikowane. Ale powinniśmy sobie poradzić. On też ma magię. Ale on jest bardem. Czyli celtyckim pieśniarzem. Który jak widzicie nam tu będzie przygrywał. Ale ładnie. Krytyk. On nie ma szans. Tacy są najłatwiejsi. Mają najmniejszy procent obrony, dlatego łatwo sobie z nimi poradzić. Krytyki wchodzą jak trzeba. Podwójny atak. No i wykorzystaliśmy go za 10. I przywaliliśmy. I drugi poziom. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze raz szarża. No i on sam do nas przychodzi, to nic, tylko atakować. Jeszcze raz, ale ładny krytyk wszedł. Było fantastyczne. Teraz poziom drugi, jak mamy. No i spalony, pokonany kolejny przeciwnik. No i tak, jak widzicie. Mamy tych kolejnych, czwarty, no jak siódmy poziom pokonaliśmy, no to kolejne też pójdą jak z nut. Jak widzicie, ma mało życia i obrony. I teraz poziom drugi, mu nieźle nawaliliśmy. I oczywiście krytyk odbiliśmy się od niego. Dobrze, że mamy tarczę, nasz pancerz od razu wzrósł. Tak powinno być.
O to poniekąd chodzi. No i drugi poziom. Zostało mu 1 HP. No i oczywiście quiczek. I tyle w tym temacie. I gotowe. Pokonaliśmy kolejnego wroga. Jest coraz lepiej. No i tu ma bardzo ciekawą broń. Czy ją można kupić? Ja bym ją naprawdę chciał zakupić. Bo jak ona się tam nazywała? Najpierw z nim wygramy. No i tak. Może to nie będzie łatwe starcie, ale powinniśmy sobie z nim poradzić. Robi się jak pies. Jak jakiś jamnik, czy co? Szarża teraz. Nie udała się zbytnio. Mamy mały zasięg. Odbiliśmy się od wroga. No i z powrotem mamy swoje zaklęcia. Regeneracja pomaga. Jak widzicie, wszystko szybciej. Ale jeszcze jej więcej trzeba, bo mamy za mało. Teraz normal. Bierzemy go w ten sposób. No i teraz poziom pierwszy. I power. No niestety się nie udało zbytnio. No to normalny atak. I on to już powinien wejść. No i poziom drugi. I jeszcze nie skończył batalii. Ale zaraz ją skończymy, bo zaraz się zregeneruje pierwszy. No i pierwszym poziomem jeszcze nie, a więc power. No i teraz normal. Czy teraz quickiem się uda? Oj, ma coraz więcej. Normalem się uda. Ładnie. Poradziliśmy sobie. No i od razu go podnosimy. Jakby co. No i zdobyliśmy kolejny poziom, który oczywiście wrzucimy do intelektu, ponieważ on nam jest najbardziej potrzebny. I chciałem zobaczyć ta broń. Kurczę, czy... No w sumie lepsza broń by się przydała, bo ma małe obrażenia. Troszeczkę już kaski mamy. Jak ten miecz wygląda, to już nie pamiętam. Ale on wyglądał naprawdę ciekawie. Czemu tu więcej nie ma, tylko do 9 poziomu chyba? Dobra, jest taki. Jeszcze go nie możemy kupić. O, już mamy poziom. Który to? 7, ładnie. Ale ten miecz to nie taki, on wyglądał inaczej. Czy mi się uda teraz go znaleźć? Uwaga. O, to było to. Za 600, 2,8, a nasz 3,4. On kosztuje 600, ale jak sprzedamy ten nasz miecz, to się opłaci. Dlatego też kupimy sobie. Bo można też sprzedawać. Oczywiście jest zasada pół ceny. Czyli, jak wiecie, inwentory. Mamy tu na przykład 369, ale sprzedamy go za 185. Pół ceny, ale oczywiście z zaokrągleniem na naszą korzyść. Sprzedaliśmy i kasa się zwróciła. Dobra, kolejny wróg. Teraz powinno pójść dwa razy szybciej, skoro mamy lepszą broń. Intelekt, większe obrażenia o 8 się powiększyły w tym momencie. Łuk za 10 to ma naprawdę niezły. Dobra, bijemy się z nim. Za 3 na razie, bo to party. No i oczywiście poziom drugi. I został spalony. Została kubka popiołu. Okej, teraz może kolejny przeciwnik tutaj, czyli o ten. Bierzemy go sobie na walkę. A jak z tamtym sobie poradziliśmy, to z tym też jakoś pójdzie. Chociaż on ma mieczyk i tarczę, tą lepszą już. Oczywiście będziemy szarżować w ten sposób. On za troszkę wali. Teraz ładnie dostał. O, za 13. Całkiem duży damage. Ale zostało mi 5 HP, jakby power wszedł. To już by była całość. Może się z nim pobawimy. Za 7. No i teraz oczywiście kliczek kończący. Jednak jeszcze nie. Teraz normal. I weszło. No i jak widzicie, przeciwnik został pokonany. Ale tańczymy, tańczymy ile tylko można. Bardzo fajne zachowanie przeciwnika. 9 poziom, ale to jest Bard.
to wszystkie ataki będą wchodzić za fulla. Więc tu nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy tą batalię przegrali. Chociaż może też nam zaatakować magią właśnie za 50. I to by było problematyczne. No i teraz oczywiście z powera go bijemy. I atakami naszymi najlepszymi. On może... O rany, to nieźle. Jeszcze jeden atak. Uda mi się. A, udało mi się, dobra. Podnosimy przeciwnika z placu boju. No i w tym momencie kolejny expik. Poziomy są, jak widzicie, niskie. Na razie nic nie kupujemy, bo no nie ma sensu. Radzimy sobie z tymi przeciwnikami w jakikolwiek sposób. O, ten będzie najłatwiejszy chyba. Kilka razy walniemy go, nawet dwa. Czyli parę nawet. O, ładnie, ładnie. Poziom szósty. Strój zębem Posejdona. Albo jakiegoś tam gladiatora. No i szybko paść powinien ten przeciwnik. Jeszcze się do niego tylko zbliżymy. On do nas też. O, rany za 16. Nieźle nam wypłacił. A my mu za 9. No i teraz pierwszy poziom wystarczy, żeby go zbić. Za 19. Pięknie. O, niedługo będzie level, coś tak czuję. Więc trzeba się na to przygotować. Walimy go kolejnymi atakami. Tak to powinno być. I jeszcze tym. On ma troszkę więcej HP. Za 40 jeszcze ma broń. Jakąś dubeldówkę. Tu jest wszystko w tej grze, naprawdę bardzo dużo rzeczy. O, widzicie, jak strzela ładnie. Ja teraz się wypłacę drugi poziom. On za 10 strzela i teraz pierwszy. Oj. No, nie najlepiej. Teraz power. Mamy szansę, trzeba jeszcze pewien czas. Uda się, drugi poziom. Udało się, no i jakoś wyszliśmy z opresji. W tym momencie przeciwnik został pokonany. I mamy oczywiście level. Wzmacniamy albo regenerację magii, albo obrażenia. Czekajcie, trzeba by było. No w sumie czekamy na te czary, zanim ich użyjemy. Więc regeneracja na razie nie jest potrzebna. Pójdziemy w obrażenia od błyskawic szczególnie. Tak to będzie lepsze. Teraz właśnie kolejny przeciwnik, poziom 8, dość dobry. I zobaczymy, jak tam nam pójdzie. Idzie na razie dobrze. Trzeba będzie w szarad z nim pójść. I go podkonać jeszcze z różnych innych ataków. No i teraz oczywiście drugi poziom zaklęcia Lightning Błyskawica. I przeciwnik został pokonany. No i właśnie teraz więcej to tylko na arenie mistrzów możemy zrobić. A więc może to nie byłby aż taki głupi pomysł. Ale jeszcze jeden przeciwnik został. Tego teraz na pewno sobie z nim poradzimy. No i dobra, teraz oczywiście szarża. Jeszcze raz. Kolejny. No i teraz oczywiście tymi atakami 42, czyli obrażenia się zwiększyły. Jeszcze ten. 21. No i teraz po prostu bijemy go z powerków, jak to jest ten Bard. Wszystko wchodzi, same powerki. Po prostu super. Teraz poziom drugi. No i został spalony przeciwnik. Pokonaliśmy go bez żadnych problemów. No jak widzicie, tu można przeciwników bić i bić. No ale jaki jest w tym sens? To tylko wbijanie kasy. A nam trzeba... Mówicie 11, a nam trzeba po prostu pokonać bossa, żeby dalej się expić. Co to jest w ogóle? Wyłącz to.
Więc czym możemy tu się zaszczycić? Może kolejny poziom naszego Lightninga byśmy sobie zakupili. Oj, to poziom 7300, a drugi poziom 3000. Kurczę, to i za dużo jest. Chyba, żebyśmy wzięli jakiś inny czar, ale po co? Jak tam magii wystarcza na wszystko? Może jakiś pancerz? Taki konkretny naprawdę. Mamy poziom 8, poziomu 9 jeszcze nie. 22 Tinksy. Shinsy i Tinksy. No Tinksy w sumie byśmy kupili. 22 pancerza. O, tutaj byśmy sobie je założyli pięknie. Może jakaś zbroja i hełm? Poczekajcie, poziom 9. Tu jest coś za pelerynka 3 pancerza, ale to się nie opłaca. Też zawsze można zwiększyć. Hełm 9 pancerza. Co to jest w ogóle tarcza, ale jakaś wyboista za 6000 zbroja. Kolejne tarcze, ewentualnie jeszcze pelerynka. Ja tu sobie zobaczę, czy są jakieś zbroje. Bo bym chciał jakąś założyć. Jest takie coś, tu też, pancerza 19 arms to mamy. Coś drogiego, tu jest zbroja. 3600, wystarczy nam na pelerynkę. Jak coś sprzedamy, to może i tak. Kolejna zbroja, super pancerz. Teraz może by nam się udało jeszcze kupić tą pelerynkę na styk. Gdzie ona tu była? 258. Coś byśmy musieli sprzedać. No ale ja nie mam co sprzedać, niestety, wybaczcie. Wszystkie itemy są tutaj, a inne nosimy. A to tylko kilka pancerza. No. Spróbujemy się pojedynkować z bossem. Może akurat nam się uda. Drugi poziom, jak widzicie. Bordain Trider Pixus. Czyli po prostu ma ryjek jak ze świni. On ma dużo pancerza i wszystkiego, ciężko z nim będzie. Najlepiej go trzymać na dystans. Ale uważajcie, on czasami się potrafi odbić. A czekajcie, nie musimy go atakować i tak mu życie nie spada. Może obrona, żeby nas nie trafił. 44. To naprawdę dużo. Spróbujmy mu przynajmniej obronę zjechać. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. Niestety nie. Podwójnym damage'em nas po prostu sprzątnął. Zawsze można próbować albo po prostu kasę jeszcze raz tutaj sobie zrobić. Jeszcze raz nazbierać na jakieś lepsze rzeczy. W sumie nie mamy wszystkiego, więc możemy nazbierać kolejny raz na jakieś inne rzeczy. I dopiero po jakimś czasie wrócić do tego bossa, którego mamy pokonać. Wtedy już będzie łatwiejszy, mam nadzieję. No więc, teraz przeciwnicy. Na pewno szybko pójdzie, mamy tyle obrony, tyle życia, że nie będą w stanie mi nic zrobić. No i się zbliżamy do wroga. Musimy go całkowicie unicestwić. Bardzo ładny atak. Teraz oczywiście poziom drugi. Dobijamy poziom pierwszym. I jeszcze najwyżej szaradą jedną. A, nie udało nam się. Po prostu za daleko byliśmy. Ale teraz już to powinno wejść. A jeszcze niestety nie. No to powerek. Powerek. No i go oczywiście podnosimy. Jak odpowiednio długo walka trwa kilka razy, ta kula potrafi się odnowić. No i kasę dostajemy. To jest dobry plan. Tak sobie powalczyć. No i oczywiście teraz drugi poziom. No a teraz pierwszy. No jakiś guziec się trafił. Pięknie nam przyszedł. Teraz po prostu możemy go zmieść. No i poziom drugi. I dobijalibyśmy powerkiem albo poziomem pierwszym. Niech będzie powerek. I jeszcze jeden powerek. Nie musieliśmy zużywać magii w tym przypadku. Chociaż wiadomo, że
czarów się nie da obronić. One po prostu, jakby to powiedzieć, atakują ze 100% skutecznością. Natomiast można zmniejszyć damage przez nie zadawany lub po prostu na pewien czas sprawić, że ten damage będzie po prostu zerowy. Tak zwany resist dosłowny. Czyli odporność poniekąd. No tarczownik ma tą samą broń co ja. Poradźmy sobie z wrogiem. Power egg, widzicie, 18. To był krytyk. No a teraz możemy tym, co nam zostało, po prostu go zjeść. No i teraz oczywiście quiczek wystarczy, żeby go położyć. I przeciwnik został pokonany. No i zbieramy kasę. Kolejny będzie poziom 9. Troszeczkę trudniejszy od poprzednika. Jeszcze ma hełmik. O, potrafi za 45 uwalić. Trzeba na niego uważać. Jakbyśmy nie mieli pancerza, by nam całe praktycznie życie zjechało. To by naprawdę nie było najlepsze. O, za 20 teraz przywalił. No to teraz ja przywalam pierwszy poziom. I drugi poziom. Właściwie na odwrót. Niż planowałem. No i teraz poziom 11 jeszcze. Założył sobie jakieś hiszpańskie sombrero, czy cokolwiek innego. Ale topór ma ładny. Obrażenia 10-20. Broń dwuręczna. Ale HP to mu spada ładnie, to trzeba przyznać. Spróbujemy z powerka, niestety nie. Nie ma tarczy, ale potrafi zaskoczyć. Poziom drugi. Ładnie weszło. Teraz poziom pierwszy. Też ładnie weszło. A teraz normalnie byśmy go tłukli. I ładnie poszło. Też obrażenie się zwiększyło od tego. Nawet w dobry sposób. No i bardzo ładnie, jak widzicie, kolejnych wrogów mamy też. Możemy sobie z nimi powalczyć. Ale może spróbujemy kolejny raz zawalczyć z bossem. Chociaż ja wiem. Nie, jeszcze tych pokonamy. I po tych dopiero z bossem zawalczymy, tak? Taki nasz będzie plan. Jak widzicie, ładnie idzie póki co. Jeszcze go troszkę zbić. I oczywiście tym szarżem. O, troszkę słabsza broń za 5, a nie za 10 jak poprzednia. No i poziom drugi. A teraz poziom pierwszy już po tobie. Został porażony. Właściwie spalony przez błyskawicę. Nie do końca porażony. Bo porażenie nie równa się zgon w 100% przypadków, ale można tak w sumie mówić, żeby to było uproszczenie swoiste. Spróbujemy go pokonać całkowicie. Niech pada. Teraz powerek. Dobry pomysł. Jeszcze jeden powerek, kolejny raz wszedł. Naprawdę ładna skuteczność i poziom drugi. I już po przeciwniku całkowicie został pokonany. No i dobrze, teraz poziom 8. Z jakimś berdyszem z obrażeniami do ilu? Do 15. Ale też dwuręczny, bo broń drzewcowa jest dwuręczna. Nie ma innego wyjścia, no chyba że krzyżowiec w Diablo 3, ale to po prostu jest naprawdę duży wyjątek. Za 9. No i teraz z czego byśmy go zaatakowali, tak myślę, że z powerka, niestety nie weszło. No to drugi poziom tego, lightninga i pierwszy. No to jest teraz oczywiście szarża. I teraz próbujemy go zepchnąć, żeby tam spadł w ogóle. Dobra, powalczymy sobie. Jeszcze coś wam chcę pokazać po prostu. Czy nam się to uda? Zaraz zobaczymy. A, udało nam się.
Można na takich platformach mniej więcej, podobnych, nie tylko tej, zrzucić przeciwnika na dół i nie trzeba go pokonywać, ponieważ on i od razu pada, nieważne jakie by miał tam statystyki. Tak gwoli przypomnienia, że też coś takiego może być, a w dwójce nie było. No i teraz jeszcze z tego dostanie. To też dobry pomysł. I powerek. Niestety nieskuteczny. To jest też co, tak czasami się zdarza, ale normal to już powinien wejść. I drugi poziom. A także pierwszy. O, bardzo dobrze. I teraz dopiero powerek wszedł. Bardzo ładnie. Obronę stawia. No to oczywiście szybki cios. Dostałem. Poziom drugi czy pierwszy? Drugi. Pierwszy bo może go nie wykończył. No i dobra, już jeszcze jeden wróg. Tym razem też Bart. Poziom 11, ja mam chyba 8. Szkoda, że tu nie ma napisane poziomów, ale za to są napisane już tam przed. Tam gdzie pokazywane są statystyki. Ogólnie postaci z jakie ze sobą walczą. No i oczywiście dwójeczka. No i teraz jedyneczka. I przeciwnik został mocno osłabiony. A teraz wykończony. Więc tak chciałem to zakończyć, taki mocny finish. Są kolejni wrogowie, ale teraz może możemy się jakoś. To jest 7300, to jeszcze takiej kasy nie mamy. Ale możemy się za to. Możemy kupić jeszcze jakiś czar. Chociaż my i tak tylko z tych korzystamy. Zanim się zregenerują, troszkę minie. Zobaczymy coś na level 9. Jak klikacie, można kupić, to znaczy, że ten macie level. Jak nie, to znaczy, że nie. Ja mam 8 chyba. O, jest nakrycie głowy, no to kupujemy. Jeszcze raz, to zawsze trzeba ten filtr klikać. To jakieś inne nakrycia głowy. Tu jest jeszcze tarcza ciekawa. 25 pancerza, jeszcze zobaczymy, czy ją chcę. A może jest pelerynka, czy już jej nie ma? Jest pelerynka, ale na wyższy poziom. To na razie nie dla nas. Dobra, może tutaj byśmy coś kupili na poziom ten 8. Tu są szinsy. Szinsy to my mamy, armsy. Ale nie mamy tyle kasy, bo to jeszcze więcej trzeba. A nie, po prostu wyższy poziom. Szinsy mamy dość dobre, dlatego ich nie będziemy zmieniać. Ale teraz może byśmy sobie zmienili to. Poczekajcie, poczekajcie. Armsy, 19 pancerza. Shouldersy, chyba nie mamy shouldersów. To byśmy sobie zafundowali. Czyli na ramienniki i jeszcze hełmik. Czy coś jeszcze możemy kupić? W sumie chyba tylko tarczę, ale ona troszeczkę kosztuje. Nie ta tarcza, tylko mówię o tarczy poziomu tego. Nawet nie o tej. Ale o tej 2400 to byśmy nie kupili. No i teraz kolejny raz spróbujemy pokonać wroga. Może tym razem się uda? Zobaczymy. Musimy być bezwzględni, aby go pokonać. Ale on jest naprawdę silny. I sobie jeszcze życie regeneruje, dlatego tak łatwo nie będzie. Trzeba po prostu trzymać od niego dystans najlepiej. Ale on może naprawdę zawalić za 4 dychy. A to jest bardzo duży damage. A teraz 26, czyli może jakiegoś słabszego ataku skorzystał. Obrona ma nam coś da. Ale spróbujemy. Bo nic lepszego nie wykombinujemy. Za 26. No ciężko będzie, tak wam powiem. Teraz mamy... No i niestety nas pokonał. Silny jest dość. No jak nie w tym, to po prostu w kolejnym odcinku spróbujemy go zbić.
No bo walka musi trwać. No i myślę, że ten odcinek też wam się podobał. Był bardziej batalistyczny niż poprzedni. Wiadomo, poprzedni wstęp. Wszystko było trzeba ładnie określić. Ale też bezpośrednio do walki przeszliśmy. A jeszcze więcej walki będzie w następnym odcinku. Ponieważ mamy coraz lepszą postać, a przeciwnicy w tym przypadku nie są mocniejsi. Chyba, że pokonamy bossa numer 2. No to wtedy sytuacja się drastycznie zmieni. Mimo to myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!